Dzisiaj gościmy pana senatora Stanisława Gorczycę, głęboko związanego z łowiectwem. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry panu. Witam. Od kiedy pan poluje? A, to już jest prawie 30 lat. To jest od momentu, kiedy stałem się człowiekiem dorosłym i odpowiedzialnym, to już zacząłem polować. Także to jest sporo lat płynęło. W jakim kołach pan polował i jak długo? Na początku polowałem w kole i tam byłem też kandydatem w kole lis, w ostruckim kole lis. Byłem tam kilka lat i później przeniosłem się do koła, które miało swoje obwody bliżej mojego miejsca zamieszkania. To jest koło Dzięcioł w Miomłynie i właściwie do tej pory jestem członkiem tego koła. Jakie stanowiska zajmował pan w organach koła? No byłem prezesem w kole Dzięcioł. Obecnie jestem członkiem koła. Już praca zawodowa absolutnie nie pozwala mi na to, żeby tak dużo poświęcić czasu łowiectwu, a bardzo tego żałuję, bo bardzo to lubię i chciałbym mieć więcej czasu właśnie na to hobby. Jakie polowania najbardziej pan lubi? Lubię polowania zbiorowe, ponieważ jest możliwość spotkania się z ludźmi, porozmawiania, niekoniecznie tylko o polowaniu, ale wymienić różne doświadczenia. Lubię polowania na zwierzynę drobną, bo to są chyba najbardziej atrakcyjne z polowania, ale no, można ubolewać tylko nad tym, że praktycznie w Polsce nie ma zwierzyny drobnej i nie polujemy już praktycznie na zające, na bażanty, to tylko te wypuszczane z klatek. Na kuropatwy praktycznie też się w Polsce nie poluje, a to są najlepsze polowania. Dobre polowania są zbiorowe na dziki również, też lubię. A jak często pan poluje i gdzie? Najczęściej poluję w swoim kole, jeżeli tylko mam chwilę czasu, to jadę do łowiska, ale często poluję też, wykorzystując moje jakieś rozliczne wyjazdy po Polsce, w kołach, które mnie też zapraszają na polowanie, ale też chcą ze mną porozmawiać na tematy łowieckie i wtedy korzystam też z takich polowań. Nie jest to za często, ponieważ mój kalendarz jest taki bardzo mocno napięty. W związku z tym, jak wcześniej powiedziałem, na to hobby nie mam za dużo czasu. Jaki jest największy sukces pana łowiecki? No, można powiedzieć, że kilka mam takich, można powiedzieć, sukcesów, ale jestem bardzo dumny choćby nawet z ostatniego byka jelenia, którego ustrzeliłem. Byk bardzo stary, selekcyjny, usmak, o niezłej masie poroża, bo tam w granicach 7 kg. Oceniam go na 11-12 lat, taki już prawie że dziadek bezzębny. No, praktycznie byk, który był skazany już na taką naturalną eliminację z obwodu łowieckiego, ze swojego środowiska. No mam dużą satysfakcję, że akurat udało mi się takiego byka strzelić. Czy zdarzyło się panu polować za granicą? Jeżeli tak, to na co i kiedy? Polowałem na zwierzynę drobną, ponieważ jeszcze można polować na zwierzynę drobną, a może będzie i u nas można polować też takim systemem, jak polują Czesi czy Słowacy. Tam stan zwierzyny drobnej jest bardzo, bardzo wysoki. Polowałem również w Austrii, polowałem w Niemczech i ubolewam nad tym, że u nas nie ma takich stanów zwierzyny drobnej. Oni sobie to świetnie z tym radzą. Głównie tutaj chyba polega to na tym, że bardzo mocno redukują drapieżniki, które no jednak wpływają na stan zwierzyny drobnej w naszych łowiskach. Ile sztuk zwierzyny pozyskuje pan rocznie średnio, odkąd stał się pan parlamentarzystą? A to zależy, czy się liczy grubą, czy drobną. Myślę, że kilka sztuk zwierzyny grubej, to jest 3, 5, 6, to jest tyle. No i drobnej, no to może kilkanaście sztuk drobnej zwierzyny. Czy zna pan wszystkich parlamentarzystów myśliwych? Prawie wszystkich. Niektórzy są myśliwymi, ale nie do końca się przyznają. Nie chcą mówić o tym, że są myśliwymi. To pewnie zrobili sobie taki bilans zysków i strat i uważają, że lepiej się nie przyznawać do takiego hobby. To może nie pomaga w wyborze na posła czy senatora. No i
to nie jest też dobre, bo jednak ludzie powinni być bardziej autentyczni. Wtedy też i wyborcy mogą też bardziej takiego człowieka chyba ocenić. Takie kamuflowanie się dzisiaj z łowiectwem, jutro jeszcze z jakąś inną działalnością przeszłości, nie ma sensu. Trzeba po prostu być sobą. Czy odbywały się lub próbuje się zorganizować jakieś polowania dla parlamentarzystów? Nie, aczkolwiek miałem okazję nieraz polować z parlamentarzystami, czy posłami, czy senatorami, ale takich ekstra polowań dla parlamentarzystów raczej się nie organizuje. Przynajmniej jakby były takie polowania, to zastanowiłbym się bardzo głęboko, czy w nich uczestniczyć. Czy zna pan portal łowiecki, dziennik łowiecki, czy z nich korzysta? Tak, portal znam, ponieważ bardzo często czytam różnego rodzaju opinie na temat łowiectwa. Cały czas kontroluję, czy zbyt mocno nie odchodzę od oczekiwań, które mają myśliwi. Natomiast wiem, że małymi krokami w sposób ewolucyjny musimy dokonywać zmian w polskim łowiectwie. W związku z tym dobrze słuchać, wsłuchiwać się głosy myśliwych, ale również i tych, którzy gdzieś funkcjonują w otoczeniu polskiego łowiectwa. Co jest dobre, a co niedobre w obecnym modelu łowiectwa?